wykonywanie swoich codziennych obowiązków. Mówię tu o strukturze polskiej gospodarki. Mamy ciągle zbyt mało rozwinięte gałęzie najbardziej efektywne, czyli te najnowocześniejsze, te wiedzochłonne, te innowacyjne, które z jednej jednostki czynnika produkcji, a takim jest też praca, pozwalają osiągnąć najwięcej dochodu. W związku z tym należy położyć nacisk na realizację programu Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju wicepremiera Morawieckiego, która ten problem dostrzega i próbuje go rozwiązać. Jeśli założenia zawarte w strategii zwanej planem Morawieckiego zostaną spełnione, pozbędziemy się tego ostatniego strukturalnego problemu naszej gospodarki. Dodatkowo można wspomnieć też o tym, iż spadkowi stopy bezrobocia towarzyszy presja płacowa, towarzyszy w rezultacie wzrost wynagrodzeń Polaków, choć stopniowy i być może nie tak szybki, jak wielu z nas by chciało, ale ten wzrost ma wymiar nie tylko nominalny, ale także realny. Bankowi centralnemu udaje się ciągle utrzymać stopy procentowe na bardzo niskim poziomie. To wynika z kolei z niskiej inflacji. W rezultacie siła nabywcza tego, co zarabiamy, tego, co być może oszczędzamy na przyszłość, jest także coraz większa. Nie ma zjawiska, w którym ceny rosłyby tak szybko jak nasze płace. W rezultacie, w ujęciu realnym, jak powiedziałem, ten wzrost byłby niwelowany. On nie jest niwelowany, on jest rzeczywisty. Polakom żyje się, choć ten postęp jest oczywiście stopniowy, przebiega etapami, w ostatnich miesiącach już kilkunastu coraz lepiej. To był komentarz pana doktora Mariana Szołuchy, ekonomisty, w związku z zmianą stopy bezrobocia, która spadła w czerwcu o kolejne do kolejnego rekordowo niskiego poziomu. Także tutaj takie wyrywkowe mamy przykłady, takie oszałamiające, takie jak grom z jasnego nieba na temat oszustów, proszę Państwa, i podatkowych oszustów, wszelkich banków, które jak na infolinii Państwo jesteście, widzicie, to najczęściej jak jest tak, że nie udzielą kredytu, że nie ma, to ona wtedy nie widzi, że ten ktoś na przykład zarabia 5 tysięcy, 6 tysięcy, jak ktoś tak 2 tysiące zarabia, 2100, to tak to, że dziękujemy, to nie mamy propozycji dla Państwa, czyli że oszuści by nie mogli na tą lichwę i na te procenty zarobić. To najczęściej wtedy dziękują oszuści i tam gdzieś, że do banku, jak Pani przejdzie M-Bank, to 600 zł się dostanie, no, także to są oszustwa. Radio Maria, kolejny temat. Naszym gościem jest pan dr Jerzy Bukowski, rzecznik Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie. Witam serdecznie, szczęść Boże. Szczęść Boże, witam ojca, witam wszystkich słuchaczy. Panie doktorze, telefonuję, bo Izba Wyższa Parlamentu Rosji zwróciła się do prezydenta Władimira Putina, by zlecił organom władz przedstawienie propozycji dotyczących możliwych działań o charakterze ograniczającym w sferach współpracy dwustronnej z Polską. Jak podaje agencja Nowosti, propozycja Rady Federacji ma, ta propozycja ma związek z polską ustawą o zakazie propagowania komunizmu. Jak pan ocenia, bo członkowie Izby Wyższej Parlamentu oznajmili, że dzięki właśnie zwycięstwu nad faszyzmem, w które decydujący wkład wniósł Związek Radziecki, Polska przetrwała jako państwo i tu oburzeni są, potępiają zamierzone próby przepisywania historii, zniekształcania i rewizji wyników II wojny światowej podejmowane przez właśnie władze polskie. No, jestem zbulwersowany tym stanowiskiem Rady Federacji, czyli Wyższej Izby Dumy Rosyjskiego Parlamentu, ale jednocześnie rozumiem i doceniam to ich stanowisko, ponieważ polityka historyczna, jaką prowadzą władze Federacji Rosyjskiej, podobnie zresztą jak prowadzą to władze Republiki Niemiec i jak prowadzą to władze Izraela, powinna być wzorem dla Polaków. Jak należy dbać o własne interesy? W jaki sposób należy prowadzić taką politykę historyczną, żeby zawsze wszyscy byli przekonani o tym, światowa opinia publiczna zwłaszcza, że to właśnie my mamy rację.
Problem w tym, kiedy ta polityka jest prowadzona z pewnymi przekłamaniami. I z takimi właśnie sytuacjami mamy ostatnio do czynienia. To jest to, o czym ojciec mówi, i to zaraz do tego przejdę, sprawa stanowiska Federacji, znaczy stanowiska władz państwowych Rosji, ale z drugiej strony również stacja niemiecka telewizyjna ZDF nie chce wykonać prawomocnego wyroku sądu w Moguncji, będącego efektem wyroku sądu apelacyjnego w Krakowie, przeproszenia za użycie sformułowania polskie obozy śmierci, ponieważ ZDF uważa, że uwaga, nowe władze Polski prowadzą politykę historyczną, która jest polityką nie do przyjęcia, dlatego że ta polityka jest korzystna dla Polski. No jeżeli ktoś uważa, że inne państwo prowadzi politykę korzystną dla jego, dla własnego kraju, no to jest to rzeczywiście pewien przejaw takiej wielkopaństwowej dumy. Tylko ja bym tak powiedział, jak się to ma dzisiejsza polityka do tego, co jest faktem historycznym, że to były obozy niemieckie, a nie polskie. Ale oczywiście, oni piszą, ci z ZDF-u, że władzę w Polsce obecnie sprawuje konserwatywny rząd, który funkcjonuje pod hasłem aktywnej polityki historycznej ukierunkowanej na ochronę dobrego imienia państwa polskiego i Polaków. No a jak inaczej może funkcjonować rząd polski, jak nie będąc ukierunkowany na ochronę dobrego imienia państwa polskiego i Polaków. W dodatku jeszcze zarzuca się, że w Polsce obecnie nie ma niezależności sądów, a tymczasem mamy obecnie znaną sytuację z wetem prezydenta. Więc jak widać, z obu stron, i ze wschodu, i z zachodu można powiedzieć, czyli i z Rosji, i z Niemiec, płyną wyraźne sygnały niezadowolenia z tego, że niepodległa Rzeczpospolita prowadzi wreszcie od czasu objęcia rządów przez Zjednoczoną Prawicę zdecydowaną politykę historyczną, politykę ukierunkowaną na obronę dobrego imienia Polski i Polaków, co jest czymś oczywistym, ale co bardzo, jak widać, przeszkadza i Rosjanom, i Niemcom, bo oni by chcieli, Niemcy, aby Polacy byli uznawani za wspólników Hitlera w dziele Holokaustu, mordowania Żydów, której to zbrodni dokonywali jacyś tajemnici naziści, a nie Niemcy. Oczywiście wśród tych nazistów byli również Polacy. A z kolei Rosjanie uważają, że Polacy są bardzo niewdzięczni, nie chcąc docenić roli Armii Czerwonej w wyzwalaniu Polski, które my traktujemy jako oczywiste zniewolenie, to znaczy jako po prostu przejęcie władzy w Polsce z rąk Niemców przez Rosjan. I my jako Polska mamy prawo do prowadzenia własnej polityki historycznej i bardzo jestem wdzięczny wszystkim organom naszej władzy, takim jak pan prezydent Rzeczypospolitej, jak Ministerstwo Spraw Zagranicznych, ale także jak Instytut Pamięci Narodowej i Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, że nie pozwalają na to, aby takie kłamstwa pozostawały bez odpowiedzi. Jestem przekonany, że tak jak była zdecydowana odpowiedź polskiego MSZ na stanowisko sprzed kilku dni Rosji, to znaczy takiego apelu do władz i do międzynarodowych struktur po to, żeby wpłynąć na Polskę, że nie należy w Polsce usuwać różnych pomników sowieckich, to tak samo MSZ pod kierunkiem pana ministra Wiesława Waszczykowskiego również zdecydowanie odpowie na to oświadczenie, dlatego że to ostatnie oświadczenie Dumy jest w oczywisty sposób związane przyjęciem w Polsce i podpisaniem już przez pana prezydenta 17 lipca bieżącego roku noweli do ustawy o zakazie propagowania komunizmu, która oznacza, że nie ma w polskiej przestrzeni publicznej miejsca dla pomników, tablic i innych miejsc pamięci Armii Czerwonej i Związku Sowieckiego, które są jednoznacznie przez Polskę traktowane jako instytucje zaborcze, zniewalające Polaków. Ja chcę bardzo wyraźnie podkreślić, że ta umowa z roku 1994 między Polską a Federacją Rosyjską, na którą się ciągle Rosjanie powołują, argumentując, że my chcemy niszczyć groby, że my chcemy znieważać pamięć żołnierzy Armii Czerwonej, jest przez polską stronę przestrzegana i nikt w Polsce, poza jakimiś prowokatorami, być może mającymi swoich mocodawców właśnie na Kremlu, nie niszczy, nie atakuje grobów żołnierzy Armii Czerwonej, zwłaszcza że te groby na szczęście już od dłuższego czasu znajdują się nie w centrach miast,
gdzie Rosjanie je specjalnie stawiali po to, żeby trudno je było stamtąd usunąć, tylko znajdują się na cmentarzach. I w związku z tym my mamy jako Polacy, jako chrześcijanie, wielki szacunek dla każdego zmarłego czy poległego, nawet jeżeli on poległ w złej sprawie, to znaczy jeżeli poległ będąc żołnierzem zaborczej czy najeźdźczej armii. My mamy piękne cmentarze żołnierzy rosyjskich, sowieckich, niemieckich, austro-węgierskich czy innych i my o te cmentarze dbamy i nie ma żadnej obawy o to, aby te cmentarze były w jakikolwiek sposób przez Polaków bezczeszczone czy niszczone. Natomiast to, że my chcemy usunąć z przestrzeni publicznej i to też nie zniszczyć, zlikwidować, tylko ewentualnie przenieść do muzeów czy do skanzenów jakiejś sztuki socrealistycznej pozostałej jeszcze w Polsce po pamiątki, po zaborcy sowieckim, bo po okupancie niemieckim już ich się... Także już po radiu jest, proszę Państwa, już jest po radiu, tak. Już jest po radiu, bo już po prostu zwarcie, napięcie i nie ma radia, tak. Zwarcie, napięcie i nie ma radia, tak. Także proszę Państwa, raz, dwa, trzy, cztery, dwie marchewki, trzy selery. Także radio Conchita.